Czuję się bardzo dobrze, na pewno tutaj wielkie emocje, zdobywaliśmy tu Mistrzostwo Polski, kiedy ostatni raz tu byłem. Gdzieś te emocje wróciły, no ale jeszcze długa droga do następnego mistrzostwa. No, staram się jak najszybciej po prostu wrócić do mojej normalnej, optymalnej formy i dlatego no, nie ma co czekać, tylko już dzisiaj przyszedłem na halę i trenuję. Na pewno to cenna lekcja niemiecka, powiem tak. No, nie będę tu wchodził w szczegóły, ale dużo na pewno się nauczyłem, szczególnie mentalnie. No, Ostrów dlatego, no bo no, nie ma co ukrywać. No, dobre miejsce dla mnie. Wiadomo, różne aspekty się bierze pod uwagę, ale no, koniec końców trafiłem tu, gdzie miałem swój najlepszy sezon i na pewno chciałbym go powtórzyć. Tak, jak mi nie kolidowało z moimi treningami, to oglądałem, no szczególnie BCL. No szkoda tego tak naprawdę ostatniego meczu, no bo, ale nie tylko jego tak naprawdę szkoda, tylko również innych, no ale koszykówka taka jest, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, trzeba wyciągać z tego jak najlepsze wnioski. Ja to zrobiłem po pół roku, wracam tutaj, no i zrobię wszystko, po prostu dojść do mojej optymalnej formy i pomóc zespołowi. Moim zdaniem no jestem w troszeczkę słabszej dyspozycji niż zwykle, ale nadrabiam to głową i na pewno będzie z dnia na dzień będzie coraz lepiej i niedługo już po prostu będę w takiej formie jak byłem w tamtym roku, a z czasem nawet lepszej. Na pewno jest tak, że trener Igor Milicic tu wszystko pięknie poukłada, więc to będzie na pewno od strony taktycznej będzie świetnie, będzie miał po prostu więcej zawodników do rotacji. Z czasami to było przez te kontuzje, no, były tutaj problemy. No a z drugiej strony byłem w sytuacji, kiedy ktoś przyszedł do nowego zespołu i wiem, że to jest dodatkowa motywacja dla innych zawodników i wtedy po prostu cały zespół na tym zyskuje. Pamiętam otwarcie hali tutaj, pierwszy mecz z Astorią Bydgoszcz, kiedy no nie można było tutaj hucznie świętować tego, bo mieliśmy takie czasy, jakie mieliśmy. A mimo to udało się odczuć to, że ludzie kochają tą koszykówkę nawet bez kibiców, czy jak przyjechaliśmy z FIBA Eurocup z półfinału jeszcze z awansem do finału, czy jak awansowaliśmy do finału w naszej lidze, czy no naprawdę mieliśmy tych powrotów wiele i nas witali, czy już nie mówię nawet o mistrzostwie, kiedy całe miasto świętowało, ale no to po prostu to było coś, że to miasto po prostu jest stworzone dla koszykówki i naprawdę fajnie było to obserwować, teraz fajnie będzie to zobaczyć na hali.